Cześć, dzisiaj rozpoczynam cykl nagrań dotyczących ekologii. To jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii, są to korepetycje darmowe i zapraszam Cię do obejrzenia innych nagrań, natomiast w najbliższym czasie będę omawiać pojęcia związane z ekologią, z ewolucjonizmem oraz z genetyką. Na dzisiejszym nagraniu powiem, czym jest ekologia, omówię poziomy złożoności organizmów oraz podstawowe pojęcia ekologiczne. Ekologia jest to nauka zajmująca się wzajemnymi zależnościami między organizmami żywymi a ich środowiskiem. Organizmy żywe wpływają na środowisko, środowisko wpływa na organizmy, natomiast ekologia zajmuje się również wzajemnym oddziaływaniem organizmów między sobą, czyli organizmy żyjące w jednym środowisku, one wpływają na siebie w jakiś sposób. O tych oddziaływaniach będę mówić na oddzielnym nagraniu. Natomiast ekologia obejmuje całość oddziaływań między organizmami i środowiskiem oraz wpływy organizmów na siebie. Wyróżniamy następujące poziomy złożoności układów biologicznych. Zaczynając od związku organicznego, który zbudowany jest z pierwiastków, a pierwiastki z atomów, związki organiczne budują organella, organella budują komórki, komórki tworzą tkanki, tkanki narządy, narządy znajdują się w organizmie, organizmy tworzą populacje, populacje biocenozę, biocenozy ekosystem, ekosystemy tworzą biomy i biomy tworzą biosferę. Czyli zaczyna się od związków organicznych, związki organiczne budują organella. Organella znajdują się w komórce, komórki tworzą tkanki. Tutaj mamy przykład tkanka mięśniowa serca. Następnie tkanki tworzą narządy, czyli tutaj serce człowieka. Narząd znajduje się w organizmie. Organizmy następnie tworzą populację, czyli grupę osobników. Populacje tworzą biocenozę. Biocenozy tworzą ekosystem. Ekosystemy tworzą biomy, a biomy tworzą biosferę. Podstawowe pojęcia w ekologii. Pierwsze z nich to środowisko. Środowisko jest to zespół czynników ożywionych i nieożywionych, mających wpływ na dany organizm, na populację, na gatunek, na biocenozę i tym podobne. Czyli środowiskiem są wszystkie czynniki ożywione i nieożywione, które wpływają na dane organizmy żywe. Osobnik jest to pojedynczy przedstawiciel danego gatunku, który jest zdolny do samodzielnej egzystencji w środowisku. Populacja jest to zespół osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Biocenoza jest to ogół populacji żyjących na danym terenie. Ekosystem jest to kompletna jednostka ekologiczna, która obejmuje biocenozę, czyli żywe organizmy i do tego środowisko nieożywione, czyli biotop. Biotop są to wszystkie elementy nieożywione środowiska, czyli elementy hydrosfery, litosfery, atmosfery i w tym środowisku nieożywionym, czyli w tym biotopie, żyją określone organizmy i te organizmy jest to biocenoza. Biotop plus biocenoza tworzą one ekosystem. Biom. Biom jest to duża jednostka ekologiczna. Składa się ona z całego zespołu ekosystemów określonego obszaru geograficznego. Przykładem biomu jest na przykład tundra. Tutaj są też inne przykłady, takie jak tajga, stepy, lasy górskie, pokrywy lodowe, pustynie polarne, lasy tropikalne i tym podobne. Biomy są to takie obszary, które mają określoną florę i faunę i one są takimi obszarami, które znajdują się w określonych szerokościach geograficznych i panują tam właśnie określone warunki klimatyczne. Dzięki temu ta flora i fauna w tych obszarach jest bardzo podobna. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz do włączenia powiadomień, ponieważ codziennie pojawiają się nowe nagrania.